Początek maja 1988 rok, strajki w Nowej Hucie, strajki na Wybrzeżu, strajki okupacyjne w szkołach wyższych w Gdańsku, Warszawie, Krakowiu i we Wrocławiu. W Katowicach na Śląsku niestety nie, mówię niestety, chociaż parłem do tych strajków, ale część kolegów stwierdziła, że to nas przerośnie, że nie uda nam się zatrzymać studentów na wydziałach, nie uda nam się zniecić takiego entuzjazmu strajkowego. W związku z tym zaproponowałem, żeby zorganizować przynajmniej wiec przed rektoratem. Wiec, na którym będziemy domagać się ponownej rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Więc ta grupa mniejszościowa moja zaakceptowała ten pomysł. Uznałem, że żeby nadać jakąś ciekawą formę temu wiec, żeby to nie był tylko wiec dla wiecowania i krzyczenia czegokolwiek, to doszliśmy do wniosku i chłopcy się zgodzili. Czyli Adam Dziuba i Tomek Górski, że pójdą też z listem do rektora, wtedy rektorem był Sędzimir Klimaszewski, z listem jako reprezentanci jakiegoś tam nieformalnego środowiska związanego z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, domagając się w trybie administracyjnym rejestracji naszej organizacji. Taki list zredagowaliśmy. Chłopcy tam przepisali na maszynie, żeby było ładnie. No i jednego dnia, kto wie, czy to nie był 12 maja, zebraliśmy się pod rektoratem. No głównie to byli studenci Wydziału Nauk Społecznych, paru prawników. Pamiętam, że też córka byłego rektora Rechowicza, Kasia Rechowicz, też przyszła. Paru studentów z wydziałów filologicznych. Łącznie nas było z 40 osób, góra 50, ale gdzieś koło 40. No i Adam z Tomkiem poszli do rektora. Rektor ich przyjął i w tym momencie myśmy, nawet nie wiedząc, czy oni są już u rektora, czy w ogóle rektor ich przyjmie, czy zechce z nim rozmawiać, ale tak się jakoś udało, tak się złożyło, że w momencie, jak oni byli u rektora, myśmy zaczęli skandować NZS, NZS. Rektor otworzył okno, wyjrzał taki cały nerwowy i pobiegł po nas. Pobiegł po nas, zapraszając do jakiejś tam auli, że chce z nami porozmawiać. No i usiadliśmy. No i on zaczął pytać, co nas trapi. No niestety różne były osoby, które przyszły na to spotkanie. Między innymi przyszedł taki kolega Radek, już nie pamiętam, jakie miał nazwisko. Taki śmieszny, trochę narwany. Bardzo porządny chłopak, ale śmieszny i narwany. I jak zapytał go rektor, nas, jak rektor zapytał, co nam nie pasuje, to on powiedział, że w ogóle w tych stołówkach to jest niedobre jedzenie, że żur z kwaśnego mleka jest i jemu to nie pasuje. Dla nas absolutna porażka, ale dla rektora po prostu pięknie podany prezent. Mówi, o tak, jedzenie, oczywiście, macie moje słowo, zajmę się, nie będzie żadnych żurów z kwaśnego mleka, ani w ogóle ten osobiście dopilnuje i zwrócę uwagę, żeby to jedzenie wstał i zaczął o tym jedzeniu. Myśmy tam przyszli domagać rejestracji, znaczy uznania Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a nie poprawy jedzenia w stołówkach akademickich. Całe szczęście, jak już skończył się wątek kulinarny, to drugi kolega powiedział, że został wyrzucony ze studiów. Znaczy nie zdążył nawet dodać, że z przyczyn politycznych, ale jak znam tego kumpla, to on chyba się źle uczył po prostu.
a że knuł trochę, no to uznał, że to knucie spowodowało, że został wrzucony, bo może gdyby nie knuł, to może te egzaminy... Nieważne. W każdym razie powiedział, że był studentem, na co Klimaszewski powiedział, to pan nie jest studentem, to ja proszę stąd wyjść, bo ja mam tutaj spotkanie ze studentami. Mówię, że całe szczęście on zabrał głos, bo po tych żurach z kwaśnego mleka, po tych sprawach stołówek akademickich, to dla nas było najlepsze wyjście takie, że solidaryzując się z tym Sellerem, bo to chyba Marek Serej nazywał, zwany Sellerem, jako że no, nie udało nam się to spotkanie z rektorem, ta debata, to solidarnie wyszliśmy razem z nim z auli. Co ciekawe, już na korytarzu stali funkcjonariusze służby bezpieczeństwa, już robili nam zdjęcia. To było fajne, że Anita Gargas miała ze sobą, bo ona nie rozstawała się z aparatem fotograficznym, też miała aparat i zaczęła tym SB-kom robić zdjęcia, co wywołało w nich popłoch. I ona na bezczelnego, a niechże się pan tutaj nie odwraca tyłem do mnie, proszę się uśmiechnąć, zaraz panu cyknę. I z tym aparatem, i oni tam się w kółko kręcili, żeby tylko swoją twarz ukryć. Tam zaczęła z nich kpić, że nam to chętnie zdjęcia robią, ale im zdjęcia, to już nie są tacy chętni. No w ogóle jak się odbywały jakieś wiece, czy tam pod Wydziałem Nauk Społecznych, czy naprzeciwko rektoratu, to otwierało się okno, może nie w samym gabinecie rektora, ale w sekretariacie, gdzie jego osobisty kierowca, jak sądzę, etatowy pracownik Służby Bezpieczeństwa, bo po co kierowca miałby dysponować kamerą i filmować wszystko, co się dzieje w budynku naprzeciwko, czy tam nie wiem jak to nazwać, no, na schodach powiedzmy WNS-u. Także no, ciekawa postać ten rektor, bo i był jednym z dwóch członków Komitetu Centralnego, dwóch rektorów. Jeden rektor to Wyższej Szkoły Pedagogicznej z Olsztyna, pamiętam, a drugi właśnie nasz Sędzimir Klimaszewski, do tego kierowca, który był SB-kiem, który Klimaszewski, czy był kontaktem operacyjnym, czy funkcjonariuszem tajnym Służby Bezpieczeństwa, to już trudno mi ocenić, ale są historycy biegli w odczytywaniu odpowiednich akt, teczek, żeby ustalić to w sposób niepodlegający dyskusji. Listopad 88, manifestacja. No to dosyć, powiem szczerze, że dostaję gęsiej skórki, na samą myśl sobie to przypominam. Bo w zasadzie w całej Polsce następuje normalizacja. Już się skończyły strajki na śląskich kopalniach i na wybrzeżu. Jest mowa o okrągłym stole. Jest mowa, trwają jakieś tam negocjacje związane właśnie z tymi rozmowami okrągłostołowymi. Następuje jakaś tam liberalizacja. No i 11 listopada w Katowicach spotykamy się w katedrze na mszy rocznicowej. Okrągły, bo 70. rocznica odzyskania niepodległości. Po czym? Po mszy formujemy pochód. Znaczy jeszcze na schodach katedry Adam Słomka informuje, że jakieś tam grupy specjalne, czy grupy bojowe Konfederacji Polskiej Podległej, że będą chronić pochód, no, żeby uformować pochód i przejdziemy spod katedry pod pomnik trzech skrzydeł powstańczych. No to ruszyliśmy, ale patrzę, w którymś momencie czoło pochodu zafalowało, no i się manifestanci cofnęli, no się okazuje, że SB-cy wyskoczyli, zaczęli się tam szarpać, to transparent, no i się ludzie, znaczy nie wyszliśmy jeszcze, znaczy tam wyszła czołówka i wróciła na schody. No i gdzieś tam przez te 3 godziny, 11 listopada wieczorem, już zimno i staliśmy, no 2 godziny na pewno. No i tam skandowaliśmy, różnie tam, żeby się rozgrzać, tam i Tomek Górski skandowaliśmy, KPN-owcy skandowali Leszek Moczulski, KPN, tam NZS, i tam skandujemy i w którymś momencie, po tych 2-2,5 godzinach Adaś Słomka przemawia do nas, mówiąc, że wynegocjował warunki
przemarszu z milicjantami i że będziemy mogli przejść, tylko nie rozwijamy transparentów, nie wznosimy okrzyków. Okej, okay, no to jak możemy, no to idziemy. I zaczęliśmy iść, ale tak rytmicznie tupaliśmy. I to fajnie tak zaszło wychodzić, tak łup, łup, łup. No, kilkaset osób jak zaczyna tak tupać, no to się tak fajnie zrobiło. I to była, i ta ulica, przy jakiej ulicy jest katedra? Przy ulicy... To jest A. I tą widząc Stwosza idziemy w dół i nagle znowu pochód się zatrzymuje. Zatrzymuje się pochód, ja się patrzę, a tam cywilni funkcjonariusze trzymają się tak ten i po prostu nie przepuszczają dalej. Tak nas odpychają w stronę katedry z powrotem. Czy jakoś tak to wszystko dziwnie zaczęło robić. Już pamiętam, pamiętam jak dziś, że w którymś momencie to już widziałem tak. Twarzą twarz stałem ze Sławkiem Skrzypkiem, a już za Sławkiem to już byli sami esbecy, którzy tak wypychali. Czyli krótko mówiąc, gdzieś tam znalazłem się ze Sławkiem w czole pochodu. Jak nas zepchnęli bliżej katedry, to ulica prostopadła do Wita Stwosza, jaka to może być? Powstańców. I nagle z ulicy Powstańców zaczęły samochody milicyjne wjeżdżać w tłum. No i się wtedy zaczęła naprawdę jatka, bo ci esbecy zaczęli wpadać, te samochody rozbijać nas. Ludzie zaczęli uciekać. Pamiętam tak, że Michała Lutego próbowali tam wyłuskać z tłumu. Michał no, tam dzielnie zaczął ratunku, zabierają mnie ten. Ci młodzi KPN-owcy wtedy zrobili użytek, to pamiętam, zrobili użytek z tych swoich takich pałek, bo mieli takie pałki metalowe, czyli drewniane zakończone takim metalowym pierścieniem. I tymi pałkami po łapach tłukli tych esbeków. No bo jakby w głowę tak huknęli, to różnie to mogło być. Ale to też, nie wiem, tam na jakichś szkoleniach się uczyli, żeby nie bić bez opamiętania. Ja po tych rękach tych esbeków, którzy próbowali Michała wyciągnąć, walili, także się wycofali. Potem próbowali Dankę Skorenko też chwycić. Też im się jakoś tam nie udało. Czyli można powiedzieć, że ta młodzież KPN-owska tutaj w tych sytuacjach, które widziałem, jakby to widziałem na własne oczy, to się spisało. Później było tak, bo ja tam swoją dziewczynę, to już była moja żona, Krysię, trzymałem za rękę. No i tam próbowaliśmy dostać na schody katedry, ale w którymś momencie ja zauważyłem taką sytuację, że Tomek Górski swoją siostrę też trzymał za rękę, ona się wywróciła i samochód rozpędzony milicyjny w nią jechał. Ja puściłem Krysię i pobiegłem, żeby ratować tą siostrę Tomka. Ona się wywróciła, a więc Tomek ją z jednej strony chwycił za rękę, ja w drugiej jeszcze pamiętam, że but jej jeden spadł, to chwyciłem jeszcze tego buta. No i ten, no ten, no to, a ten samochód po prostu, no nie wiem, by ją rozjechał. Chyba, że jakiś ostrym, no nie wiem, no wyglądało to faktycznie dosyć przerażająco. Wbiegliśmy na te schody, no wszystko już jakby okej. Okay. No tylko patrzę, gdzie jest ta moja Kryśka, nie? No i tak się rozgląda, no nie ma. Ten, nie mogę, bo się wzruszał. Pytam się, czy ktoś widział, nikt nie wie, kogo się tu pytać. Ja każdy raczej zainteresowany tym, żeby nie zostać spałowanym i tak dalej. Inna sprawa też była taka, że gdy dobiegałem do katedry, tam jeszcze takie drzewa rosły i zza drzewa wyskoczył jakiś esbek, chciał mi nogę podstawić, ale przeskoczyłem mu przez tę nogę, trzymając tą siostrę Tomka za jedną rękę, Tomek za drugą. Ja się rozglądam za tą Krysią i nagle taki Andrzej Kamiński, działacz Solidarności Walczącej z Jastrzębia, on krzyczy, żeby przejście mu zrobić, niesie kogoś na rękach. Chyba to był Jawor, nie? Chyba Jawor do mnie krzyknął, że właśnie Krysia. Nie? Ja ją puściłem, ona bidna sama leciała do tej katedry. No i tak ci esbecy właśnie za tymi drzewami się gdzieś tam czaili. A to komuś nogę podstawili, a to komuś... No i właśnie ją tą pałą w głowę przyrżnęli, także straciła przytomność. Potem jak się okazało, wstrząsienie mózgu miała.
Tam do szpitala ją zawieźli. No ale to było tak dramatycznie, bo dramatycznie to wyglądało. Były też sytuacje, w tym całym strasznej sytuacji dosyć zabawne. No, na przykład Adaś Dziuba, który uciekając do katedry, przy tym skrzyżowaniu światła były. I mimo, że nikt nie zwracał uwagi na te światła, to Adaś jak ten głupi stanął na czerwonym świetle, bo jest czerwone światło, no to nie można przez ulicę biec. Inna sprawa, że tam tłoły, że się te samochody milicyjne, ludzie uciekają, a ten stoi na tych czerwonych światłach. W związku z czym go SBC złapali za ręce i do radiowozu go tam ciągnęli. No on klasycznie położył się, tak ciągnęli za te ręce, on tam się darł, puśćcie mnie wy psy. Ale górnicy z drugiej strony podbiegli i chwycili go za nogi. Było takie przeciąganie Adasia. W gruncie rzeczy górnicy byli silniejsi. Zresztą się coraz więcej ich tam zbierało i ci SBC, bojąc się, że się nie skończy na przeciąganiu Adasia, tylko jeszcze dojdzie do jakichś rękoczynów, puścili go. Więc potem Adaś był ciągnięty za nogi rękami o ten asfalt i płyty chodnikowe taru. I co, no po tym wszystkim tam się zaczęliśmy liczyć, kogo nie ma, kto jest. No i głównie to Kryśka nie była jedyną dziewczyną, która tam pałką dostała. Tam jeszcze dwie inne chyba lądowały w szpitalu na jakieś tam obserwacje. Czyli okazuje, że dzielni funkcjonariusze służby bezpieczeństwa się okazali zwykłymi damskimi bokserami. Już tak nie byli gotowi wyskoczyć na jakichś tam rosłych chłopaków, tylko po prostu ta Kryśka, no takie maleństwo. No to ile tam, 1,50 m wzrostu. To w ogóle wówczas i teraz to wygląda jak taka dziewczynka mała. No i po tym wszystkim ktoś tam, chłopaki, górnicy, KPN-owcy też, Słomka, no żeby ten głodówkę, że domagamy się ukarania winnych. No i w tej katedrze kilkunastodniowa głodówka, kilkunastodniowa może przesada, ale 10 dni głodówka trwała, żeby tam ujawnić sprawców i tak dalej. Oczywiście nikt nie został ujawniony. Natomiast tyle ta głodówka przyniosła, w cudzysłowie, dobrego, bo niczego dobrego nie przyniosła, że odbyła się tak zwana trybuna studencka, czyli spotkanie studentów zainteresowanych w ogóle tymi wydarzeniami z władzami uczelni, czy tam obecny był rektor, był prokurator prokuratury wojewódzkiej, był jakiś oficer służby bezpieczeństwa z Katowic, jakiś milicjant. W każdym razie Zrzeszenie Studentów Polskich, czyli ZSP zorganizowało tę trybunę. Oczywiście cała aula Wydziału Nauk Społecznych pękała w szwach. No i już generalnie co się dowiedzieliśmy podczas tej trybuny od zaproszonych gości, że to tak naprawdę myśmy się ze sobą pobili. Także studenci uniwersytetu się rzucili na studentów z Politechniki, jeszcze do tego dorzucili się studenci Śląskiej Akademii Medycznej. Cielaliśmy, a w zasadzie policja SB rozdzielała zwaśnione strony. Była też mowa o tym rozdzieleniu zwaśnionych stron, że musieli użyć też przymusu bezpośredniego, bo stanowili zagrożenie. No i wtedy już Adaś Jawor nie wytrzymał. Wywołał Kryśkę po nazwisku, żeby się pokazało. Wyszło to maleństwo, 1,50 m. No, i to właśnie Adam mówi, że koleżanka, która stanowiła zagrożenie, którą trzeba było pałką w głowę zdzielić, bo mogła, nie wiem, zrobić krzywdę komukolwiek. Znaczy generalnie ta trybuna była, tak jak mówiłem, niczym się nie skończyła, żadnych wniosków nie można było wyciągnąć, jeżeli sprawy się stawiało w ten sposób, że to studenci się bili między sobą, a milicja interweniowała tylko po to, żeby nas przywołać do porządku. Także sprawcy nigdy nie zostali zidentyfikowani czy w jakikolwiek sposób ukarani. Pamiętam, bo co roku na mszy byliśmy, szliśmy pod kopalnię Wujek i skądinąd wiem, że co roku odbywały się jakieś, znaczy coś się działo pod kopalnią Wujek. No raz to byłem bardzo blisko tych wydarzeń. Pamiętam 16 grudnia
1988 roku poszliśmy pod kapelnię Wujek z autentyczną chęcią odwetu na SB-kach za 11 listopada. Górnicy to w ogóle znajomi górnicy, Andrzej Kamiński, ten Grzesiu Kolosa, świętej pamięci i tak dalej, to pokazywali z dumą, że mieli pod marynarkami już takie śruby na sznurku, żeby tymi śrubami po prostu rzucać w zomowców, autentycznie mocno przygotowani do ostrego starcia. Byliśmy pod tą kopalnią Wujek i nic się nie działo. Mało tego, ja pamiętam, jak przechodziliśmy już przez osiedle, idąc na przystanek autobusowy, coś tak nawet śmiać chciał, bo stały samochody i w tych samochodach niektórych, teraz już wiem, że to byli SB-cy, cywilni ludzie tacy, tak na tych fotelach się kładli, żeby być niezauważonym. Ja wtedy tego nie skojarzyłem, nie wiedziałem nawet o co chodzi, czy oni się tam ukrywają, czy ktoś może śpi, czy to trzy tak samochody, co tu się dzieje? Okazało się, że ci wzięli na przeczekanie, jak myśmy już odeszli, ten tłum się rozszedł i została jakaś tam garstka, no, czyli załóżmy 50-60 osób, no to wówczas wyskoczyli z tych samochodów i zaczęli dokonywać zatrzymań.